Istnieje w Polsce obóz zdrady narodowej i PiS do niego należy obok Platformy i Lewicy. Oni się zgadzają w bardzo wielu sprawach, w których zdradzają Polaków. Poparcie traktatu lizbońskiego i centralizacji Unii Europejskiej, poparcie Fit for 55, jedynie byliśmy przeciwko temu, poparcie Europejskiego Zielonego Ładu, jedynie jesteśmy przeciwko temu, poparcie polityki wobec Ukrainy, polityka migracyjna, polityka otwartych granic, to co robi rząd Morawieckiego, to jest realizacja strategii rządu wcześniejszej Donalda Tuska i polityka covidowa, gdzie się wszyscy zgadzali pod dyktando międzynarodowych korporacji.